tak samo jak wczoraj Gabriela Thierry, która odbyła tutaj swoje kolejne szkolenia sędziowskie, Helen Henneken, którą Państwo widzieliście również wczoraj w trakcie klas pod siodłem, ona przyjechała do nas z Belgii, i chcielibyśmy również powitać naszych dwóch ringmasterów, Roberto Ceccaroniego z Włoch i Scotta Benjamina z dalekich antypodów. And then we're heading now, ladies and gentlemen, to the first class of today. Class of the yelling fillies, not judging in this first class. This is Mr. Herz of Latino, thank you so much. But we'd like to welcome all the judges to join us in the arena here in Janów Podlaski for the first class. The yelling fillies, calling numbers 1 until 8. Oh, that's okay. Go ahead. As soon as you're ready, ladies and gentlemen, we'd like to ask our ringmaster to open the gate and welcome the contenders of this first class. The first class and the first group of these yelling fillies in class 1A, category numbers 1 till 8. I jak Państwo widzicie, rozpoczynamy klasę 1A, pierwszą klasę klaczek rocznych. Zobaczymy ich 8. A sędzią, który nie sędziuje tej klasy, jest Jarosław Lacina. In front of us, the first group of the young mares here in Janów Podlaski, the Ponies National Championship 2024, the first group of the yearling fillies. Of course, we will wish the Mazdom good luck here in the competition. And of course, we're looking forward at the end of this amazing class, this wonderful group of young fillies. Who are the qualifiers for the big finals, the championship here in Janów Podlaski tomorrow? All the numbers 1, 2, and 3 placed horses are qualified for each class. For the finals, the championships,
So and again, there is the more good luck. Of course, we also like to wish all our judges good luck by judging the competition here in Poland. And ladies and gentlemen, for you as visitor here in Janów Podlaski, enjoy the second day of the Polish Arabian Horse Days.
And thank you so much. We saw Cadillac number one. We now like to welcome the next contender. Please welcome Cadillac number two. Przekazać Państwu wyniki naszej pierwszej klaczki Dni Konia Arabskiego 2024 z numerem pierwszym. Zaprezentowała się nam Montserrat po EKS Faraż, od Magnumka po Magnum z Psyche, honorowej własności pana Wojciecha Parczewskiego. Oto jej noty za typ 19,5. Od razu 20, 19,5, 19,5 i 19, głowa i szyja, 19,5, kolejna 20, 19,5, 19, 19,5, chłoda, 18,5 i 4 osiemnastki, nogi, 15,5, 15,5, 15, 15,5, 15,5, ruch, 4 razy 19,5 i 19, Montserrat zdobyła łącznie 91 punktów i 90 setnych. Results for number one, Montserrat, signed by Ikes Farage of Rokonka, Reds and Owns by Wojciech Czozewski. The marks were tied 19.5, 20, 2019.5 and a 19, for Edenek, 19.5, 20, 19.5, 19 and 19.5. For Body, 80.5 and a 4 times 18. For Lex, a 2 times 15.5, 15 and another 2 times 15.5. And for Movement, a 4 times 19.5 and a 19. Montserrat scores a total score of 91.90. Thank you so much, Kelly number 2. Ladies and gentlemen, please welcome Kelly number 3. Dokładnie tak przed nami trzecia roczniaczka. Przechodzimy do wyniku numeru drugiego, czyli klaczki Pachora po KL, Ganador, o Patria, po EDNC, po drugi i własności stanie koniec Jan Podlaski. O tej noty za typ 19, 19 i później 3 dziewiętnastki, głowa i szyja, komplet 19, głoda 18, 3 razy 17 i pół i 18, nogi 4, 15 i 15 i pół, ruch 19, 20, 19, 19 i pół i 19. Pachora otrzymała 90 punktów i 20 setnych. Pomyśleć swoją grę tu Pachora, zanim się gado, rado, patria, natomiast chcę fajnie, dwa, cztery, cztery, 19.5 in 2019. For Edinburgh, numbers 5019. For Body, 18, 2017.5 and 18. For Lex, a 4
times 15 and a 15.5 for movement 19.20, 19.5 and a 19. For Hora scores a total score of 90.20. Out of sync and out of touch, and maybe even out of love. Stop drumming on my heart, please stop. Got me black and blue, making me wanna walk. You're not singing in the rocking chair. Za ty 3,19, 19,5 i 19,5. Głowa się 19,5, 19,5, 19,5, 19,5. Chłoda 17,5, 17,5, 18, 19, 18,5. Nogi 15, 14,5, 15, 15,5, 15. I za ruch komplet 19, co dało jej 90 punktów i 70 setnych. Wysiąc w ogóle numer 3, ogłoszenia o SKK, Sonic by Orsheet. Of Clarissa, Red Rose by Kruziki, The Farm from Poland, the Vox, 4 Type, a 2019 and a 2019.5, for Hedonic, 2019.5, 19 and 2019.5, for Body, 2070.5, 18, 19 and 18.5, for Lex, 15, 40.5, 15, 15.5 and a 15, and for Movement, 5 times 19. It's a total score for Coco Chanel SKK of 90.70. Guess that's what I get for leaning into the best friend. Now I've got one more accent, two less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running. Thank you so much, Collect number 4. We'd now like to welcome the next contender in this class. Please welcome Collect number 5. This mess I've made, oh, I'll take
I przejdźmy teraz do wyniku numeru czwartego. Była to Excalibura, po Excalibur EA, od Lanica po Armark, hodowli pana Pawła Redestowicza i własności pana Bartosza Redestowicza. Typ 19-18, pół 18, pół 19, 19, głowa i szyja 19-19, 18, pół 18, pół 19, głoda 17, pół 17, 17, 18, 17, pół, nogi 3 razy 14, pół 15, 15, ruch 19, 3 razy 18, pół i 19. Excalibura otrzymała 88 punktów i 40 zetnych. W prezencji kolejnego fumu Excalibura, signed by Excalibura, and of Bandica. Also, the Dodge Race, the max or time, 19 × 80.5 × 19 For body, 17.5 × 17, 18 × 17.5. For legs, 8 × 40.5 × 15. And for movements, 19 × 80.5 × 19. Excalibur scores 8 total of 88.40. Dokładnie tak, przed nami już szósta z ośmiu roczniaczek pierwszej klasy, a ja mogę Państwu zdradzić, jakie noty otrzymał numer piąty. Z tym numerem pokazała się nam Perlita po Eranki od pustyniaka Hila po Kahila Shakab. Oczywiście własności stadniny koni Michałów. Za typ 19,5, 19, 19,5, 19,5 i 19, głowa i szyja 19, 19,5, 19, 19,5, 18,5, kłoda 18, 3 razy, przepraszam, 4 razy 17,5, nogi 15, 15, 14,5, 15, 15, ruch 19,5, 19, 19, 18,5 i 19, dało jej tą łączną notę 89 punktów i 90 zetnych. Results for number 5, Perlita, signed by Arrontes and Oposini Kaila. Reds and Wounds by Johanna Set Farm, the marks 4 type. 19.5, 19, 2090.5 and 19. For head and neck, 19, 19.5, 19, 19.5 and 18.5. For body, 18 and 4 times 70.5. For legs, 2 times 15, 40.5 and 2 times 15. And for movement, 19.5, 2019, 80.5 and 19. Score 89.90.
Thank you so much. We saw colleague number 6. We now like to welcome the next contender in this class. Please welcome colleague number 7. Będziemy zaraz gotowi podać wyniki klaczki z numerem 6. Była to El Zoya po Prometeusz od Euzona po Om El Bellissimo. Hodowli i własności stadniny koni w Janowie Podlaskim. Zatem 19, 19,5, 19, 19,5 i 19. Głowa i szyja 19, 19,5, 19, 19,5, 19,5. Chłoda 17,5, 3, 18, 17,5. Nogi 15, 15,5, 15, 15,5, 15,5. Ruch 3 razy 19,5, 20 i 19. Otrzymała 91 punktów i 10 setnych. Results for category number 6, El Zoya. Signed by Prometeus, Arizona. Redmond, Mariano Bonoski, Stefan, the marks 4 times. 19, 19.5, 19, 19.5 and 19. For head and neck, 19, 19.5, 19. And at 2 times, 19.5. For body, 17.5, 3 times 18 and 17.5. For legs, 15, 15.5, 15 and 2 times 15.5 and for movement, 3 times 19.5, 20 and a 19. El Zoya scores a total of 91.10. We see the last contender in this class, the first group of the yearling fillies. We see colleague number 8. Dokładnie tak. Przed nami już 8, czyli ostatnia roczniaczka z klasy 1A. A ja jestem już prawie gotowy podać Państwu wyniki numeru 7. Była to Esmina po Ferrum od Emiliona po Złoty Medal. Hodowli i własności pana Bogdana Mikołajczuka. I już widzę jej noty. Za typ 19, 18,5, 19, 18,5, 18,5. Głowa i szyja 18,5, 18,5, 19, 18, 18,5. Chłoda komplet 17,5. Nogi 15, 15,5, 15, 15, 15,5. I ruch 3 razy 19,5, 20 i 19,5. Dało jej to 89,5 punktu. Results for number 7 is Mina, signed by Ferrum, Dolly Leona, Polly Revenant, Hogan, Bonachuk, the Monks, for time.
19, 80.5, 19, and 2018.5. For Head and Neck, 2018.5, 19, 18, and 18.5. Woody, a unanimous 5 times 17.5. For Legs, 15, 15.5, 2 times 15 and 15.5. And for Movement, a 3 times 19.5, 20 and a 19.5. As Mina scores a total of 89.50. Contender, thank you so much to our judges. We're now waiting for the last results, the last scores for Gaelic number 8 before we're heading to the prize giving ceremony and announcement of the top 5. And then we also know who are the 3 horses are automatically qualified for the championships tomorrow afternoon, tomorrow morning here in Janopolski. The finals of the Polish National Championship 2024. Szanowni Państwo, nasi ringmasterzy zadecydowali, że dzisiaj nie będziemy ogłaszać od pierwszego miejsca do piątego, lecz odwrotnie, od piątego do pierwszego. Ladies and gents, our ringmasters have just decided that today we are going to announce the top 5 in each class, beginning with the 5th place, going up to the 1st, unlike yesterday when we did that from the 1st to the 5th. And I would like to ask Mr. Henryk Smolarz, the Director General of the National Support Center for Agriculture, to join us for the prize-giving ceremony. A nagrody w klasie 1A wręczy pan Henryk Smolarz, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jednak zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze Państwu podać wyniki numeru 8. Ostatniej klaczki zamykającej tę klasę była to El Cortinada, po Erantis od El Larinera po Empire, hodowli własności Stadiny Koni Michałów. Za typ 4 razy 19 i 19,5. Głowa i szyja 19,5, 19,5, 19, 19,5, 19,5. Chłoda 18, 17,5, 17,5, 18, 18. Nogi 15, 14,5, 14, 14 i 15. Ruch 19, 18,5 i 3 dziewiętnastki, co dało jej 89 punktów i 70 setnych. Results were number 8, El Cortinada, Sayed Bayarondi, Zanora Daraniea. Red Rooms by Mihanostad Farm, the marks for type, a 4 times 19 and a 90.5. For Head and Neck, 2 times 90.5, 19 and a 2 times 19.5. Woody, 18, 2 times 17.5 and a 2 times 18. For Legs, 15, 40.5, 2 times 14 and 15. And for Movement, 19, 18.5 and 3 times 19. El Cortinada scores a total of 89.70. And we're heading now to the prize-giving ceremony and the announcement of the top 5, ladies and gentlemen. We start with the announcement of the 5th place. Congratulations with a score of 89.90. Perlita, Gaelic number 5. Nasza pierwsza, zamykająca top 5 dzisiaj, Perlita. Then on the 4th place, with a score of 90.20, Bachora, Gaelic number 2. Bahora, zdobywczyni czwartego miejsca. Then on the 3rd place with a score of 90.70, Coco Chanel SKK, Gaelic number 3. Zapraszamy Coco Chanel SKK, zdobywczyni trzeciego miejsca. Then on the 2nd place with a score of 91.10, El Zoya, Gaelic number 6. Druga w klasie, El Zoya. And then the winner in this class with a score of 91.90, Montserrat, Gaelic number 1. I zapraszamy naszą pierwszą zwycięzczynię, Montserrat! And we like to welcome the top 5 contenders. Of course, we say congratulations to Montserrat, El Zoya and Coco Chanel SKK.
These are the horses we're looking forward to meet again here in the wonderful arena in Janów Podlaski for the finals, the championship. Pierwsze trzy roczniaczki w tej klasie zobaczymy oczywiście jeszcze jutro w czempionacie. Przypominamy również, że trzy pierwsze miejsca w klasie zdobywają czek na 200 euro w ramach Ekaho Breeders Fund. Anita Mirek, we also say congratulations to the numbers 1, 2 and 3 place horses in each class, because we have a wonderful initiative from the ECHO European Conference of Arabian Horse Organizations with the ECHO European Breeders Fund, where the numbers 1, 2 and 3 place horses in national shows will have, beside the wonderful trophies, a share of 200 euro each. And we say special thanks to the ECHO for the support of the European Breeders from the European Breeders Fund. A ponadto zwyciężczyni otrzymuje również voucher na paszę ufundowaną przez pana Jarosława Zjeżdżałkę. Furthermore, the winner of this class also receives a voucher for horse feed sponsored by Mr. Jarosław Zjeżdżałka. Pozwolimy sobie przypomnieć, na miejscu pierwszym Montserrat, po EKS Farage od Magnumka, po Magnum Psyche, hodowli własności pana Wojciecha Barczewskiego. Na miejscu drugim El Zoya, hodowli własności Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Stadnina Koni Kuro z Węgi i Coco Chanel SKK na miejscu trzecim. Miejsce czwarte z janowskich stajni Pachora, a z Michałowa na Ponidziu. Na miejscu piątym Perlita. Zwrócę się teraz do panów prezenterów. Panowie, pamiętajcie, żeby również odwrócić się w drugą stronę, w stronę widowni, w momencie zakończenia ceremonii wręczania nagród w klasie. I have already announced that, Scott. To jeszcze chwila dla fotoreporterów i poproszę panów prezenterów o zwrócenie się w stronę widowni. Tam również mamy całkiem sporą grupę osób, która chciałaby tym pięknym roczniaczkom zrobić pamiątkowe zdjęcia.